jedności biskupów ze swoimi kapłanami. Pokój z wami. By zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więzionym swobodę. Na wieki będę sławił łaski Pana. I będę sławił łaski Pana. Владика земних царів. Йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів. Та Мша Święта є odnowieniem naszego powołania i odświeżeniem istoty bycia pasterza. Gromadzi nas Jezus i On nam jeszcze raz przypomina, jaka jest nasza rola w świecie, który tak bardzo odchodzi od Boga, jest zagubiony i nie zna swojego ostatecznego celu. Są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Katolickiej wiary. Chcę. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym głowę łaski do Pana, stwierdzając, że na nim spełniają się te słowa. Istoty i drogie namaszczenia głęboko ukazują piękne modlitwy konsekracji oleju, które usłyszymy w dalszej części. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Boże Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby
apostolskim, kapłańskim i królewskim. Życzę wam, abyście zawsze byli wierni Chrystusowi i byli wierni złożonemu obietnicy do końca, trwając w świętym kapłaństwie. 19 marca w klasztorze świętego Józefa na Sołonce dwie wspólnoty monastyczne rozpoczęły swoje życie. Mniszki z klasztoru w Żytomierzu i po drugiej stronie kościoła świętego Benedykta, na razie w małej kapelanii, mnisi benedyktyńscy z Polski. Czyli przede wszystkim się modlić i zapraszać wszystkich was do włączenia się z nami w tą modlitwę, która dzisiaj już na Sołonce jest. Takie dwa punkty są dla mnie ważne, które stanowią też zaproszenie was wszystkich do uczestnictwa z nami. To jest liturgia i gościnność. Jak wiecie, tradycja benedyktyńska słynie z liturgii i chcemy tę liturgię rzetelnie sprawować i już to robimy na Sołonce.